W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu skupia się na poszerzeniu i zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych, które już świadczy. Osoba, która jest niesamodzielna, przebywa w miejscu zamieszkania. Chcemy, żeby ona przebywała w tym miejscu zamieszkania jak najdłużej, w warunkach takich, żeby czuła się zaopiekowana, żeby mogła skorzystać z innej troszeczkę oferty niż dotychczas, bo dotychczas jest wspieranie w postaci pielęgnacji, pomocy w takich czynnościach porządkowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jest coś nowego, co nie było do tej pory świadczone w ośrodku, a będzie to polegało na tym, że w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna złoży taki wniosek, że chciałaby przystąpić do projektu, to będzie to się odbywało w trybie i na zasadach ustawy o pomocy społecznej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Zobaczy, w jakim zakresie osoba wymaga pomocy, czy to będą właśnie opieka higieniczna, czy to jakieś usługi pielęgnacyjne, być może będą potrzeby na przykład jakiejś takiej opieki relaksacyjnej, wzmacniania oddechu, czy też być może takiej pomocy, na przykład usługi fryzjerskie, usługi pedicure, manicure. Czy być może będzie to wsparcie takie potrzebne, na przykład pomoc psychologiczna. Do tego jeszcze mamy taką propozycję teleopieki, czyli tej takiej paski, takiej opaski, która monitoruje funkcje życiowe z taką funkcją SOS. W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu oferuje również wsparcie tym, którzy sprawują opiekę nad osobami niesamodzielnymi. To wsparcie będzie się będzie polegało na tym, że będziemy im proponowali różnego rodzaju warsztaty doszkalające, na przykład z pierwszej pomocy medycznej albo z takiej fachowej pomocy i opieki pielęgnacji w wieku senioralnym. Bądź też będziemy im proponowali takie grupy właśnie wsparcia psychologicznego, że oto będą mogli przyjść tutaj, spotkać się w grupie osób, które mają podobne problemy, pogadać, ale także i nauczyć się, nabrać tej umiejętności jakby rozwiązywania swoich własnych problemów albo takiego już zniechęcenia. Projekt dotyczący poszerzenia oferty usług opiekuńczych realizowany jest w oparciu o środki Unii Europejskiej. Będziemy go realizować przez 3 lata, od tego roku do roku 2023. Cały projekt to jest ponad milion, prawie 200 tysięcy. Chciałam bardzo zaprosić do tego, że te osoby, które są właśnie opiekunami faktycznymi, żeby do nas przychodziły, żeby zgłaszały ten problem. Bo na razie mamy mało tych zgłoszeń, myślę, że to się będzie rozwijało. Niemniej jednak też zależy nam na tym, żeby to propagować po prostu, żeby to zostało usłyszane.